pan Krupa miał wsparcie jeszcze na dodatek, co zupełnie szokujące, PiS-u. Czyli nie tylko komunistów, ale jeszcze PiS-u. PiS w ogóle nie wystawił swojego kandydata, tylko poparł pana Krupę. I pan Krupa się tak zemścił za to, że ujawniłem w kampanii jego praktyki, że zaraz po kampanii szef Straży Miejskiej, rzecznik prasowy, pan Pytel, stary komunistyczny milicjant, teraz przeflancowany na rzecznika prasowego Straży Miejskiej, stwierdził, że znalazł mój samochód, na którym leżą liście i pod pretekstem, że leżą liście na samochodzie, to mi skonfiskowali samochód, wywieźli go na parking strzeżony i napisali mi pismo, że konfiskują samochód, pan prezydent miasta. I teraz pan mecenas Cichoń złożył skargę do Trybunału w Strasburgu, bo i Trybunał Konstytucyjny w Polsce, i przepisy międzynarodowe Trybunału Międzynarodowego mówią, że nie można kogoś pozbawić mienia wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych, Skodę Oktawię moją, prywatną, zabrać tylko dlatego, że tak jest widzimisię władzy. I proszę sobie wyobrazić, że zaskarżyłem to do sądu i prezes sądu, pani Skawiańczyk, z nadania dobrej zmiany pana Ziobry, pani prezes, stwierdziła, że jest wszystko w porządku. A to wszystko jest od początku bezprawie. Złamanie orzeczenia wiążącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wszelkich standardów prawa do procesu, bo wie pani, jak pani coś zabierają cennego, to powinna służyć na to jakaś droga prawna. No ale jednak jest a propos tego Pytla, ten Pytel to coś ma wspólnego z Piotrem Pytlem z SKW? Nie. To jest przypadkowa zbieżność. Tamten jest człowiek, który bronił pomnika radzieckich okupantów w Katowicach, prowadził wielką akcję przeciwko nam. W ogóle zresztą prezydent Krupa prowadził i prowadzi dalej kampanię w obronie pomników sowieckich. Jest w tej chwili w Katowicach, do dzisiaj stoi w samym centrum. W samym centrum Katowic. To przedziwne. Przedziwne to. Też, dlaczego, skąd takie poparcie w ogóle do takiego ugrupowania, do takiego człowieka, tak? Po pierwsze. Po drugie, no jeśli chodzi bo mówisz, że... Wielkie pieniądze, trzeba pamiętać, w tle. Bo to wiele stanowisk rozdaje prezydent. Szef klubu sportowego GKS, spółki miejskie. Trzeba pamiętać, że ci w większości miast w Polsce największym pracodawcą nie są już zakłady pracy. Tylko jest prezydent miasta. I to są czasami dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi w zależności. To są wyborcy, ale to są też pieniądze. Mhm. Taki Kraków, to się o tym też ostatnio pisze bardzo dużo, gdzie prezydent Krakowa stworzył taką, zresztą w ogóle z Sosnowca, co ciekawe, człowiek też SLD, prawda? Prezydent Rzeszowa teraz wygrał w sądzie przecież sprawę o ochronę pomnika radzieckiego. Mamy pierwszy w Polsce wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że obok siebie stoi pomnik Piłsudskiego i Armii Czerwonej okupacyjnej. To się w ogóle nie chce wierzyć, o czym w tej chwili mówimy, prawda? Jaka schizofrenia. Tak. Trzeba szukać dobrych własnych kandydatów, a nie opierać się na wrogach, bo wejście w układ z wrogiem, tak jak prezydent Duda był bardzo miękki, on liczył początek swojej kadencji, że on się dogada. Zobaczmy, jak się odwdzięczyli mu, prawda? Pani Gersdorf i spółka, mimo że on przecież starał się jakoś konsyliacyjnie, jakoś to sensownie rozwiązać. No i jak? Okazało się, prawda, że skoczyli mu do gardła w sposób, no taki powiedziałbym, zupełnie dramatyczny. No i teraz on musi, myślę, nie ma wyjścia, bronić polskiej racji stanu. Oby w tym wytrwał, prawda? Później. No ale jeśli chodzi o sądownictwo, będę się upierać. I nie tylko, że będę się upierać, ale wiem, no, jednak mimo tych osobistych twoich doświadczeń, złych bardzo, jak mówisz, no to jednak się naprawdę zmieniło i nie bez przyczyny ta kasta się buntuje. No, zmieniło się, tak jak mówię, no, choćby ta izba dyscyplinarna, że jest dokąd pójść, jak jakiś sędzia po prostu skłamie albo nie, ukradnie. Nie, to nieprawda. Boję się, że jesteś źle poinformowana. Otóż co się zmieniło i dlaczego oni się buntują? Że minister sprawiedliwości uzyskał narzędzia walki z nimi. To się zmieniło. Natomiast dla obywateli się nic nie zmieniło. No jest ta izba dyscyplinarna. No ale co z tego? Która... Obywatel nie może. Ja na przykład złapałem sędziego na różnych oszustwach i zwróciłem się do izby dyscyplinarnej, do rzecznika dyscyplinarnego, żeby wszcząć postępowanie. Odpisał mi, nie, to minister może, ja mogę. Ale obywatel to jest śmieć. A nie jest tak, że czyli to ileś, nie ma... iluś tam ludzi... Nie, właśnie tak miało być. Był świetny projekt pierwotny, który PiS się wycofał z niego, że wystarczy grono 20 posłów, bo najwięcej interwencji przychodzi do posłów. Właściwie 90% pracy posłów od pierwszej kadencji, ja to pamiętam, byłem 3 kadencje posłem, to jesteśmy zalewani interwencjami ludzi, którzy ewidentnie mają rację, bo zostali oszukani. Sfałszowano protokół, dano lewą ekspertyzę. No, ludzie tracą majątki, no dramatyczne sprawy.
I jak jest grono posłów czy senatorów, mogłoby taką przecież złożyć skargę do tej Izby Dyscyplinarnej. I tak pierwotnie było. I to byłoby genialne. Powinna byłaby być też instytucja, którą zlikwidował PiS. Sam ją stworzył i potem zlikwidował po paru miesiącach. Instytucję takiej skargi nadzwyczajnej, gdzie wyrok prawomocny można jeszcze raz ocenić. A nie ma tej skargi. Zostało tylko na ministra sprawiedliwości. No po prostu nie o to chodzi, żeby pan Ziobro czy inny będzie z SLD czy z PO minister miał uprawnienie ekstra. To oczywiście wystarcza, żeby się kasta buntowała, bo oni nie lubią, jak ktoś ma uprawnienie wnikania w nich. Tylko trzeba rozumieć, że czym innym jest powód, dla którego kasta się buntuje, a czym innym jest, jak ludzie w sądach dzisiaj widzą sądy. Zmieniło się na gorzej wręcz. Tajne posiedzenia, wyłączenie jawności z mocy ustawy jest w tej chwili. Jest dokładnie jak w latach stalinowskich. To jest przecież szokujące. Jak to z mocy ustawy? Z mocy ustawy PiS zmienił kodeks postępowania karnego. Ci wszystkie bez wyjątku posiedzenia sądów są z mocy prawa z wyłączeniem jawności. Jak sędzia zrobi łaskę, to ono jest jawne. Bo były co do zasady jawne. Były co do, znaczy pierwotnie były tajne. Tylko dzięki standardowi europejskiemu i naszym protestom trwającym z 10 lat zarządów PO, dzięki orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i zresztą i w efekcie i Sądu Najwyższego, który był zobowiązany, stwierdzono, że muszą to być po prostu jawne, no bo to konstytucja mówi, proces ma być jawny. Nie można sobie najważniejszych czynności wydzielić i sobie tam zrobić, a potem mówić, o to resztę już to zrobimy jawne. I w tym sensie jest regres. Z punktu widzenia ludzi, opłaty weszły, PiS zrobił dramatyczne. Wczoraj rozmawiałem z całym gronem adwokatów. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Wprowadzono drakońskie opłaty za wpisowe, żeby móc wystąpić z procesem o ochronę swoich dóbr. Natomiast kasta się buntuje, ponieważ wie, że za chwilę będzie nowy prezes Sądu Najwyższego, bo będzie zmiana, będą wybory, że ktoś wreszcie może im patrzeć na ręce i jest dla ludzi o tyle lepiej, że w telewizji zaczynamy widzieć serial Kasta. Powinien być co prawda 5 lat temu, jak ty zrobiłaś serial z miasteczka przed Sądem Najwyższym. To przecież to był moment na to. Dzisiaj po 5 latach zaczynają ludzie widzieć, dzięki temu, że są informacje z różnych źródeł, jaki jest rozmiar, że to nie jest jedno. Wielu ludzi nie buntowało się, bo myślało, tylko mnie to dotknęło. Ktoś jak był posłem, to widział, że to jest po prostu skala no, tysięcy na godzinę. Ja oceniam, że około 20-30% spraw ważnych jest w sposób fałszywy rozpoznawana. To chodzi o miliony ludzi po prostu. Ludzie sobie wcześniej nie zdawali sprawy, jaki jest rozmiar tego dramatu. I my potrzebujemy do reformy sądownictwa, i to powinien zrobić prezydent Duda, powołać zespół praktyków, takich ludzi jak mecenas Andrzejewski, taki jak mecenas Cichoń. Jest mnóstwo, jest teraz ten profesor z Lublina świetny, który był wojewodą i widzę, że jest doradcą prezydenta. No są ludzie po prostu praktycy prawa. Nie ktoś, kto ma teoretyczną wiedzę, oczywiście to też dobrze jak ma, tylko że ktoś, kto wie, jak działa w praktyce kodeks. Bo są też coś takiego jak zwyczaje. Nie tylko jest litera prawa, ale jest pewien duch, zwyczaj, jak się to wykonuje. I tacy ludzie powinni podpowiedzieć prezydentowi i rządowi, co ludzie oczekują. Oczekują właściwie tylko dwóch rzeczy, moim zdaniem, które by były rewolucyjne w sądach. Jawność i ławy przysięgłych. Bo ławy przysięgłych odbierają władzę sędziom, a jawność powoduje, że się nie boimy o dowody, ekspertyzy, o to, no, czy to jest wszystko stworzone w sposób uczciwy. To są niewielkie postulaty i mówimy o tym od, nie wiem, 20 lat. Czy docierają do ciebie relacje ludzi pokrzywdzonych? Ciągle. Ja jestem w zasadzie zasypywany przez to, że nie boję się o tym mówić i chodzę na te sprawy ludzi, bo tu w zasadzie największą rzeczą, która jest istotna, to jest też nie bać się pójść i to poobejrzeć i sprawdzić w praktyce, bo to po paru minutach, wiesz, ja byłem obserwatorem przestrzegania praw człowieka w Białorusi, w Jugosławii, ale też na Zachodzie, w Danii, w Anglii, jeździłem ze Strasburga w wiele miejsc przez 10 lat. To mnie potrzeba około 5 minut, żeby się zorientować, czy sędzia jest przyzwoity, czy jest to dobrze rzetelnie protokołowane, czy tam są interesy stron szanowane, czy dobrze się to gromadzi, materiał dowodowy. Wszystkie takie podstawowe rzeczy widać bardzo szybko, nawet chyba taki muszę napisać poradnik dla ofiar, bo nie jestem w stanie wszędzie być. Bo ludzie nie wiedzą, że mają prawo akta obejrzeć przed rozprawą, że mogą sobie zrobić kopię, że mogą wystąpić o to, żeby to było za darmo i tak dalej. No takich podstawowych praw ludzie nie wiedzą. Nie ma takiej kampanii informacyjnej, która poza tym programem Kasta powinna być w wszystkich mediach taki
taka seria programów, nie wiem, czy z adwokatami, czy z jakimiś osobami ze stowarzyszeń, jak też inni powinni się uczyć, bo to latami trzeba zdobywać wiedzę, ale to już potem jest po sprawie i koniec, bo z reguły człowiek w życiu ma jedną własną sprawę, a nie ma ich 100 spraw. No. Ja jestem wyjątkiem, że mam ciągle jakieś procesy. Generalnie człowiek... Który to jest twój proces? Nie wiem, no z 200 spraw w życiu miałem, myślę, tak oceniam. Patrzę oprawców komunistycznych, naliczyłem sędziów i prokuratorów około 220, więc... Którzy do ciebie jakby próbowali... Którzy osobiście mnie represjonowali, którzy doprowadzili do nielegalnego uwięzienia, skazania, zabrania mienia, przecież mnóstwo rzeczy, przecież mnie wyeksmitowano z mieszkania. No byłem przedmiotem takich no, bardzo wymyślnych praktyk, ale przeciętnie ludzie są raz w życiu szykanowani, tylko że to jest dla nich życiowa sprawa, no bo ktoś ma firmę, ktoś ma majątek z pokolenia, potem nie ma. 10 pokoleń do tyłu pracowało na twoją, żebyś miał aptekę, czy hurtownię, czy nie wiem, coś tam, miejsce pracy, czy obraz i ktoś ci to nagle jakiś łóbek zabiera i to potem często wychodzi po latach, że ten drugi przeciwnik miał plecy, prawda? Ale to można dzisiaj już próbować tropić, tylko że ludzie są bezradni, bo nie ma takiego programu szkoleniowego, jakie masz prawa. Powinien być taki poradnik kulis, jak się zabezpieczyć przed fałszowaniem akt, przed nierzetelnymi biegłymi, przed nieuczciwym sędzią i tak dalej. Przy czym tych narzędzi jest coraz mniej. Kiedyś było na przykład wyłączenie sędziego bardzo fajną bronią. Jak się zabezpieczyć przed fałszowaniem akt przez kogo? Tak. W sądzie. W sądzie? Tak, choćby w sprawie Buzka była taka historia słynna, kiedy złożyłem wniosek lustracyjny, ponieważ Jerzy Buzek był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. I on nie chciał procesu lustracyjnego w związku z tym. I w końcu doszło do niego po wielkich perypetiach. Okazało się, że zachowała się, zresztą jeden właściwie tylko dokument się u niego istotny zachował, to w aktach paszportowych zachował się opis, kto jest jego oficerem prowadzącym. To był zresztą dokładnie ten oficer, którego podaliśmy we wniosku lustracyjnym, nie znając jeszcze akt paszportowych. I proszę sobie wyobrazić, że w sądzie ktoś wymazał to nazwisko czarnym długopisem, tak mazał, że po prostu zniszczył zapis. I dopiero się udało potem ekspertyzą bardzo trudną, taką radio przy pomocy no, naświetlania odtworzyć to nazwisko. To kto to w sądzie zrobił? No nie wiemy. Moje akta na przykład zabicia mojej mamy, bo to zrobił pułkownik bezpieki, to akta zostały zniszczone w 1994 roku w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, przy czym było 6 kompletów akt. Bo kazał sobie Kiszczak zrobić, Jaruzelski, tam mnóstwo. I wszystkie zniszczyli i na szczęście lewe akta zrobił sobie wojewoda Paszkowski. Jak zabezpieczyć się przed ukradzeniem depozytu przez sąd? To jest częste zjawisko. Taka relacja. To bardzo ciężko, chodzi o depozyt. Trzeba go sfotografować, starać się go maksymalnie opisać. Nie da się go zabezpieczyć fizycznie, bo jak chcą go ukraść, to go wykradną. Nie mamy możliwości postawienia strażnika. Akta jest łatwiej, bo sobie trzeba sfotografować. Zasada jest prosta. Na etapie już postępowania przygotowawczego trzeba w całości akta sfotografować. Natomiast sprawa wyborów najbliższych, prezydenckich. Tak. Kluczowa sprawa, uczciwość wyborów. Widać, że mogą być sfałszowane. Wiemy to po wyborach do Senatu, gdzie się nagle cudownie okazało, że tam, gdzie wygrała Platforma i aferzyści, to było dużo głosów nieważnych. No i przecież w poprzednich wyborach samorządowych 4 lata temu dosypano w Katowicach 127 tysięcy głosów bezkarnie. Pan wicepremier Gliński niedawno w wywiadzie u braci Karnowskich przyznał, że to stanęło do dyskusji w rządzie i podjęto decyzję polityczną, żeby tego tematu nie ruszać, bo wywołałoby to wielkie oburzenie społeczne. Realnie wybory są w rękach urzędników miast samorządowych. Oczywiście, miast. Dokładnie, a ponieważ miasta duże są w rękach PO i SLD, to są w stanie sfałszować o kilka procent, o 2-3-4%. W Ameryce się uważa do 4%, u nas myślę i nawet 5%. Więc jeżeli będzie wynik niewielki między Dudą a kimś tam z PO, SLD, z tego układu obcej partii, to może zadecydować fałszerstwo. I nie ma w tej chwili ważniejszego zadania, moim zdaniem, dla Polski, niż włączyć się w ruch kontroli wyborów. Nie wiemy, co jest powyżej obwodowych komisji wyborczych. O ile już udało się ludzi troszkę przeszkolić w zakresie kontroli w obwodowych, no to co jest na poziomie miasta, województwa i tych łączy do państwowej komisji? No, byłoby to łatwo sprawdzić, gdyby ustawodawca jednak posłuchał tej społecznej strony ruchu kontroli wyborów, że trzeba natychmiast, przed końcem pracy komisji wyborczej, opublikować to skan musi być protokołu to w internecie. Tak jest. Cały proces od momentu powstania protokołu z obwodowej komisji do opublikowania
w Warszawie powinien być jawny. Nie ma innej, to jest tak w sądach. Tymczasem w tej chwili parę miesięcy to trwa, zanim jest rzeczywiście to przegłosowane, że trzeba opublikować skan tego protokołu, ale to się dzieje tak późno, że nikt już nie zajmuje się weryfikacją. A co gorsze, za uznanie prawidłowości wyborów odpowiada sędzia Iwulski, nasz fachowiec i jego izba. W dalszym ciągu? W dalszym ciągu. No to co robić? No walczyć, nie przejmować się. Ale jak? Nie mówić, że jest super. Co może zrobić? Włączyć się do ruchu kontroli wyborów, wejść na stronę internetową, powiedzieć: znajdę czas w dzień wyborów, przynajmniej pół dnia, poświęcę to dla Polski. Wcześniej przeszkolę się, znajdę swojego koordynatora. Tak jest. Przyjdę do komisji wyborczej, pomogę, czy mam samochód, czy piechotą, pójdę, posiedzę, sprawdzę, zobaczę, czy uczciwie to wszystko przebiega.